Kujesz Kocur, dzień dobry, witam Państwa. Czas na rozmowę Echo 24. No a dziś możemy chyba wszystkich Dolnoślązaków śmiało zapytać, no i zacząć od nietypowego pytania, czy ktoś z Państwa być może rzuca dyskiem w parku. Kolejne pytanie, czy ktoś lubi sportową rywalizację? I jeszcze jedno dorzucę do tego grona. Czy ktoś z Państwa chciałby na przykład spróbować nowego sportu, którym zachwyca się już kilka tysięcy osób w Polsce? Sport, który również we Wrocławiu. Ma już powolutku, można powiedzieć, swoje gwiazdy. Moimi Państwa gośćmi dzisiejszego wieczora są pan Łukasz Dobranowski, prezes klubu KWR Knury Ultimate, a także... Dobry wieczór, panie Łukaszu, a także pan Filip Dobranowski, zawodnik wspomnianego klubu. Dobry wieczór. Witajcie, panowie. To ja zacznę od tego, co widzimy jednak tutaj na stoliku. Proszę powiedzieć, co to takiego? To frisbee, które znamy, ale w sportowej wydaniu, może tak? Dokładnie. Są to profesjonalne dyski, którymi gramy na wszelkiej maści zawodach. Są to dyski tutaj z Mistrzostw Świata aktualnie, czyli te meczowe, którymi gramy na tych imprezach najwyższej rangi. Dyski te są monopolisty, można powiedzieć, firmy Discraft ze Stanów. O specjalnej wadze 175 gram i są to wymogi, które muszą spełniać takie dyski, żeby można było nimi rywalizować na turniejach. Czyli to, co czasami na nich widzimy również, ma znaczenie? Z reguły to, co na nich widzimy, są to loga różnych turniejów albo ewentualnie drużyn, które zamawiają te dyski prosto ze Stanów hurtowo i dają w formie giftów lub ewentualnie sprzedają zawodnikom czy osobom, które przychodzą pooglądać zawody. To ja jeszcze dopytam tak naprawdę o tą sferę bardziej idei całego sportu. Proszę powiedzcie, panowie, naszym telewidzom, co tak naprawdę odróżnia Ultimate od innych sportów? Znaczy, co jest takiego charakterystycznego, co przyciąga? Bo jak się na to patrzy, to jest naprawdę widowiskowe. No przede wszystkim na początku warto wspomnieć o tym, że w Ultimate nie ma sędziów. Jest to jedyny sport, w którym wszystkie spory na boisku zawodnicy rozwiązują między sobą. I z założenia gracie fair play. Tak, z założenia gramy fair play według ustalonego kodeksu zasad, według poszanowania drugiej osoby i z obustronnym zrozumieniem. To jest taka naprawdę wyjątkowa rzecz, która charakteryzuje ten sport od innych. To ja dopytam, panie prezesie, proszę w takim razie również powiedzmy, na czym tak naprawdę gra polega? Bo państwo prawdopodobnie pod koniec meczu również siadacie nawet z przeciwnikami i dyskutujecie o tym, jak przebiega sama rywalizacja, co się udało zrobić, czego nie. To także dość wyjątkowe i specyficzne. Jak najbardziej. Sama gra polega, jest to sport drużynowy, w którym wykorzystujemy właśnie zamiast piłki ten nietypowy dysk. Na samym boisku podczas meczu gramy 7-7. W Polsce mamy aktualnie 3 dywizje, w których gramy. Jest to drużyna Open, czyli drużyna, w której grają sami mężczyźni, Women, same kobiety oraz drużyna mixtowa, która jest najpopularniejszą dywizją w naszym kraju. Sama gra na czym polega? Jest bardzo zbliżona do koszykówki oraz futbolu amerykańskiego. Otóż mamy 2 strefy przyłożenia na końcu prostokątnego boiska w wymiarach 100 metrów długości na 37 metrów. Także jest to dosyć spore boisko, mniej więcej połowy boiska do piłki nożnej. Zawodnicy mają za zadanie przenieść dysk do strefy w celu zdobycia punktu. Dysk można rzucać, z dyskiem absolutnie nie wolno biegać. Po złapaniu dysku trzeba się jak najszybciej zatrzymać. I mamy więc 10 sekund około ten dysk podać do swojego kolegi z drużyny tak, żeby nie stracić go, żeby dysk nie wyleciał na aut, a żeby właśnie złapać go w tej specjalnej strefie przyłożenia. Jasno określone zasady gry to również ważne, bo przecież wiemy, że część tego, co dzieje się na boisku, rozgrywa się tak naprawdę w głowach samych zawodników, ale chciałbym jeszcze zapytać o te początki właśnie w Polsce i w samym Wrocławiu. Jak to wyglądało na samym początku? Czy te wzorce, o których pan prezes powiedział, przyszły do nas może z zachodu, jeżeli chodzi o samo frisbee? Jak najbardziej. W frisbee ogólnie Ultimate wywodzi się właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Tam początek, można powiedzieć, zaczął się Ultimate i frisbee. W latach 60. już frisbee stało się sportem w Stanach Zjednoczonych i zaczął się prężnie rozwijać. Do Polski dysk Ultimate i frisbee przyjechał wraz z Jeffem Schwartzem, znanym w ultimate'owym świecie, założycielem w Polsce Ultimate i takim prekursorem. Jeff, który już ma ponad 40 lat, gra od 25 lat. W roku 96, kiedy przyjechał do Polski, zaczął pracę na Uniwersytecie w Poznaniu, postanowił, że zbierze grupę ludzi i pokaże, czym jest frisbee, czym jest Ultimate. I tak w tym okresie właśnie powstała pierwsza drużyna w Poznaniu, która się nazywa Dancing Goats. Pojechali na pierwszy turniej. No i od tego już się zaczęło. Można powiedzieć, że maszyna ruszyła.
zalążek został stworzony i coraz prężniej, coraz szerzej to się rozwija. Mam już ponad, myślę, 40, około 50 drużyn mixtowych i około 10-15 drużyn żeńskich i męskich w Polsce. Sam Wrocław, a także Dolny Śląsk. Proszę powiedzieć, jak wypadamy tak naprawdę w tych kategoriach, jeżeli popatrzymy na cały kraj? Wypadamy bardzo dobrze, można powiedzieć. Na tegorocznych Mistrzostwach Polski nasza drużyna zajęła, tej głównej dywizji mixtowej, nasza drużyna zajęła drugie miejsce oraz drużyna z wrocławska Flow, AZS AWF Ultimate zajęli trzecie miejsce, a więc top 3 należy do Wrocławia. Jeśli chodzi o dywizję Open, jesteśmy aktualnie druga drużyna z Wrocławia jest, przepraszam, drużyna z Wrocławia jest aktualnie druga w Polsce. Ponadto we Wrocławiu coraz częściej odbywają się liczne ultimate'owe eventy i imprezy. Właśnie w tym tygodniu będzie na boiskach balonu Stadionu Olimpijskiego rozgrywany duży międzynarodowy turniej Iglo 5x5. Także można powiedzieć, że Wrocław jest takim drugim największym ogniskiem ultimate w Polsce, ponieważ Warszawa póki co jeszcze przoduje przed nami, ale jesteśmy niedaleko za plecami, także cały czas się to rozwija w dobrym kierunku. Na pewno, jeśli mogę przerwać, warto wspomnieć o tym, że we Wrocławiu bardzo prężnie rozwija się sekcja juniorska zawodników Ultimate. Na pewno we Wrocławiu jest póki co najwięcej drużyn juniorskich i predyspozycji do tego, żeby właśnie w szkołach, w gimnazjach stworzyć właśnie drużyny poniżej 17 roku życia, także juniorskie i właśnie rozwijać to już w szkołach w wieku takim gimnazjalnym, młodzieńczym. No tak, z tą młodzieżą to z pewnością jest najłatwiej pracować. Oni są najbardziej też chętni, otwarci na nowe wyzwania, tym bardziej jak popatrzymy na to, co dzieje się na boisku, kiedy walczycie. No ale powiedzmy jeszcze o samych kategoriach, tak już bardzo technicznie, jak to wygląda, w jakich grupach wiekowych również gracie, czy sport również jest dedykowany dla pań, o których wcześniej powiedzieliśmy, no i jak panie w Wrocławiu również sobie same radzą. Jak najbardziej. Póki co w Polsce główną tą taką dywizją jest właśnie dywizja mixtowa, czyli koedukacyjna, w którą grają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Goni ją strasznie ta dywizja open, czyli ta męska, która jest taka już stricte sportowa i taka, jeśli chodzi o medialność, to chyba najlepiej do oglądania. Ale tak, jest to bardzo przyjemne grać z dziewczynami, które również kochają sport, które mają takiego sportowego ducha walki w sobie i połączenie takich charakterów kobiecych i męskich na boisku daje naprawdę fajną mieszankę. I ludziom się podoba, ludzie próbują czegoś nowego i myślę, że taka dywizja koedukacyjna, czyli takie właśnie współzawodnictwo też razem z kolegami z drużyny i koleżankami jest jak najbardziej na miejscu. Jest to całkiem fajna innowacja. A panie Filipie, przed momentem powiedział właśnie o tej młodzieży, że stawiacie również na te młodsze roczniki, ale to jest tak, że sami się naprawdę nad tym zastanawiacie na co dzień, że tak niszowy sport, mało rozreklamowany, i aż dodam, a szkoda, czy ma problem tak naprawdę z pozyskiwaniem nowych graczy? Tak, można powiedzieć, że póki co Ultimate ma problem z pozyskiwaniem nowych graczy, z dużą ilością takich nowych graczy, bo wiadomo, że chcielibyśmy, żeby nagle wszyscy zaczęli grać i rzucać dyskiem. Natomiast bo tą ławkę rezerwowych też trzeba mieć silną, prawda? Jak w każdej dyscyplinie. Dokładnie. I z roku na rok drużyny inne są coraz lepsze, trzeba jednak podnosić ten poziom. Warto też wspomnieć o rywalizacji w drużynie, że im więcej osób, tym sami zawodnicy generują tą rywalizację o miejsca w składzie na najważniejsze zawody. Póki co uważam osobiście, że jest z tym na razie ciężko, szczególnie z dziewczynami. Boją się chyba dziewczyny przyjść i spróbować. Ale czy możemy uspokoić przy okazji, czy jest to sport bardzo kontuzjogenny, czy właśnie wręcz przeciwnie? Można mądrze zagrać. Jest to sport kontuzjogenny. Powiedziałbym nawet, że momentami jest to sport ekstremalny, gdyż w takim ferworze walki czasami jak ten dysk ucieka, trzeba naprawdę nie dość, że szybko biec, to pod ten dysk się rzucić takim specjalnym padem, nazywamy to layouty i jest to naprawdę czasami niesamowicie widowiskowe. A ochroniaczy jak w futbolu amerykańskim panowie nie macie jednak i panie, prawda? Nie mamy niestety, co właśnie czyni ten sport troszkę ekstremalnym, dlatego cały czas
trenujemy, bazujemy na naszych specjalnych ćwiczeniach, które mają na celu zapobiegać tym kontuzjom. Są tu różnego rodzaju ćwiczenia stabilizacyjne, wzmacniające, siłowe oraz wytrzymałościowe, dzięki którym na boisku podczas ważnych meczy jesteśmy cały czas do dyspozycji. Gdyby już ktoś na etapie naszej rozmowy w tym momencie pomyślał, chciałbym spróbować z frisbee, bo być może rzeczywiście kiedyś w parku z własnym czworonogiem miał taką przyjemność, to jak można do Was trafić i tak naprawdę jak wyglądają te pierwsze chwile tego treningu, spotkania w klubie? Tak już technicznie chciałem zapytać. Póki co zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku. Aktualnie tworzymy stronę www, ponieważ klub działa dopiero od roku oficjalnie. Także od roku dopiero jesteśmy zarejestrowani w Urzędzie Starostwa Powiatowego. Aktualnie zakończyliśmy co prawda akcję otwartych treningów i na bazie tego selekcjonujemy sobie graczy, którzy dołączą do klubu oraz będą rywalizować o miejsca w składzie. To dlatego, że sezon się skończył, idzie po prostu zima. Dokładnie. Idzie zima, idzie tak zwany off-season, czyli czas, w którym gracze skupiają się właśnie na budowaniu tej tak zwanej siły oraz tak naprawdę całej filozofii drużyny pod nowy sezon, bo okres zimowy to jest taki okres właśnie przygotowań, troszkę zgrywania się również na hali oraz tych halowych mistrzostw Polski po to, żeby później wyjść w marcu, w kwietniu na dwór i już grać tą główną dziedzinę. Panie prezesie, pan wspomniał, że tak naprawdę rzeczywiście dopiero rok i sezon za wami, taki pełny, sportowy na najwyższych obrotach, no ale w międzyczasie wiele sukcesów tak naprawdę. Jeżeli możemy się w tym momencie nimi właśnie pochwalić, a przed nami jeszcze muszę dopowiedzieć, The World Games to również będzie Olimpiada Sportów Nieolimpijskich. No i to wtedy chyba rzeczywiście wyjdziecie do ludzi i pokażecie, że tego typu dyscyplina ma się dobrze i funkcjonuje również tutaj w stolicy Dolnego Śląska. Jak najbardziej. Klub formalnie istnieje od roku, ale już wcześniej grupa znajomych grała na różnego rodzaju turnieje, gdyż taka możliwość aktualnie w Polsce istnieje. Nie trzeba się formalizować, żeby zagrać w turnieju. I tak, mamy duże sukcesy, właściwie bardzo duże. Otóż w tym roku debiutowaliśmy na scenie outdoorowej, czyli tej scenie trawiastej, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski mixtowe, w których zajęliśmy drugie miejsce, dochodząc do finału i przegrywając tak naprawdę po bardzo zaciętym meczu z drużyną Grandmaster Flash z Warszawy, zeszłorocznymi mistrzami Europy w tej dywizji. Czyli tak naprawdę zagraliśmy bardzo dobre zawody. Również mamy kilka mniejszych sukcesów, takich jak Wicemistrzostwo Plażowe Polski, zdobyte rok temu w Gdańsku, Mistrzostwa Bielska i różne otwarte turnieje oraz ligi, szczególnie na południu Polski. Pan, panie Filipie, będzie brał udział w największej imprezie sportowej Wrocławia, w Światowych Igrzyskach Sportowych. Tutaj mamy w sumie aż dwie informacje. Raz, że cieszy fakt, że pan w nich weźmie udział, a dwa, że to rzeczywiście Wrocław znowu będzie tym miejscem. Proszę powiedzieć tak naprawdę, jakim należy być zawodnikiem, jakie warunki należy spełnić, żeby do tego grona tak naprawdę trafić? Ciężkie pytanie, ponieważ... Kurczę, no ciężkie bardzo pytanie. Wydaje mi się, że trzeba być po prostu... Wierzyć w siebie, wierzyć w samego siebie, że to jest po prostu... cel, który człowiek jest w stanie osiągnąć. Ja zacząłem grać w Ultimate 4 lata temu, wtedy kiedy miasto dostało sygnał i informację, że The World Games odbędzie się we Wrocławiu. No i można powiedzieć, że jak ślepej kurze ziarno mi się to trafiło i po prostu nagle jestem w kadrze Polski, w tej ścisłej 14, która nagle zmierzy się z najlepszymi zawodnikami na świecie. No niesamowite uczucie, ja bardzo tego chciałem. Starałem się ze wszystkich sił. A gdybyśmy chcieli rozłożyć na czynniki... Ciężko powiedzieć. No panie Filipie, gdybyśmy chcieli właśnie rozłożyć na czynniki pierwsze, to znaczy tak, wiemy, że gra jest bardzo widowiskowa, no ale co się na tą widowiskowość składa? Dynamika, wytrzymałość, no i w którym z tych elementów właśnie jak najbardziej możemy upatrywać tego sukcesu? Motoryka i predyspozycje fizyczne na pewno stanowią bardzo ważny element w tym sporcie, no ponieważ już sami atleci praktycznie radzą. Technika biegu, czasem właśnie ten rzut pod ten dysk jest taką figurą, w której zwykły, przeciętny człowiek, który nie ćwiczy, zazwyczaj zrobi sobie kontuzję lub jakieś uszkodzi ciało. Wydaje mi się, że głównym takim czynnikiem jest umiejętność współpracy z zawodnikami ze swojej drużyny oraz takie otwarcie umysłu i myślenie na boisku cały czas. Jednak w tej grze cały czas coś się zmienia,
ktoś może gdzieś indziej pobiec, indziej podać. Szukamy jakiejś pozycji, szukamy przestrzeni, szukamy jakiegoś rozwiązania. Mają wpływ również warunki atmosferyczne, które często zmieniają właśnie założenia drużyny i trzeba się dostosować. Także no i jedna z głównych zasad, to znaczy nie ma tego kontaktu fizycznego. To też jest chyba sztuka, prawda? Żeby ominąć jednak przeciwnika i rywala na boisku. No tak, szczególnie w tej dywizji mieszanej, kiedy na boisku są również kobiety, musimy szczególnie uważać, żeby przez przypadek nie staranować, nie wpaść, nie rzucić się tak, żeby nie dotknąć właśnie, czy nie uszkodzić naszą piękną płeć. Także staramy się za wszelką cenę ograniczać ten kontakt. Wiadomo, że jeżeli jest wysoki dysk, czy ten dysk czeka w powietrzu i biegną po prostu wszyscy, bo każdy chce być w posiadaniu, czy zdobyć ten punkt i czasem wyskoczymy w trzech, czterech mężczyzn. Wiadomo, że ten kontakt się pojawia i zawsze to jest właśnie kwestia do wyjaśnienia, jeżeli dana osoba uważa, że była faulowana, czy że ten kontakt był za mocny. Osoby mogą sobie to wyjaśnić, rozstrzygnąć spór i dojść wspólnie do porozumienia. Duże nadzieje, panie prezesie, pokładacie we wspomnianym wcześniej jeszcze, zanim to, co pan Filip powiedział, ten The War Games 2017? Jasne, bardzo, bardzo duże nadzieje, szczególnie jeśli chodzi o promocję naszego sportu. Mamy nadzieję, że Ultimate będzie naprawdę lepiej, jedną z lepiej oglądalnych dyscyplin The War Games. Sami jako klub pracujemy też również nad promocją tego całego wydarzenia. Również promujemy to z naszymi współpracownikami, można powiedzieć, z Wrocławia. Także myślę, że trybuny będą pełne, nawet zapewniam, że trybuny do pola profesora... Czyli o kibiców musicie bać. Postaramy się, żeby przyszło jak najwięcej ludzi. Dokładnie. No to pytamy jeszcze, gdzie można pograć tak naprawdę w Ultimate, jeżeli chodzi o sam Wrocław. Czy są takie miejsca, gdzie ktoś we własnym zakresie może popróbować, czy nawet dwójkami, czy trójkami, a później rzeczywiście trafić, a może wpaść na pomysł, żeby stworzyć na przykład wam konkurencję na tym rynku sportowym? Pograć tak naprawdę można wszędzie. Wystarczy minimum 6 osób, dysk i powiedzmy 4 jakieś, właściwie 8 pachołków do zaznaczenia tych stref przyłożenia. Tak naprawdę takie główne ogniska Ultimate we Wrocławiu to są kluby, stowarzyszenia takie jak my, również Flow Wrocław oraz drużyna Wrocław Południe, która aktualnie funkcjonuje i ma treningi w Parku Południowym. Drużyna Flow ma na AWF-ie we Wrocławiu. No a my trenujemy na razie póki co lokalnie u nas w Kamieńcu, ale mamy tylko 15 km do rynku, także nie strasząc zapraszamy do Kamieńca. No, bo nie jest tak daleko, także również w Kamieńcu można poznać Ultimate. Zatem otwarte treningi, o których panowie wspomnieliście, niestety jak na razie zamknięte, no ale chyba z niecierpliwością możemy czekać między innymi na halowe Mistrzostwa Polski w 2017 roku, bo to również we Wrocławiu. Tak, ja tylko sprostuję, że to, że są zamknięte, to nie znaczy, że zamykamy się na nowe osoby. Każdy, kto jest chętny, może do nas przyjść, wystarczy tylko do nas napisać, zadzwonić. Jesteśmy otwarci jak najbardziej na nowe osoby, także to nie jest tak, że zamknęliśmy się na nowe na nowe osoby. Treningi są zamknięte, ale na nowe osoby jesteśmy cały czas otwarci. I rozumiem, panie prezesie, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wystarczy, że ktoś wpisze po prostu nazwę klubu, czy może po prostu Ultimate? Póki co na razie jeszcze działamy za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale w trakcie przygotowań jest nasza strona www, która będzie służyła jako strona informacyjna, ale też strona publicystyczna, na której będą pojawiać się różnego rodzaju ciekawe artykuły na temat Ultimate, specyfiki tego sportu oraz tego, co się dzieje na scenie polskiej oraz może zagranicznej również. Czego również byśmy wam życzyli. Po tych sukcesach początkowych pewnie to się tak skończy. Mam nadzieję. Bardzo dziękujemy. Łukasz Dobranowski, prezes klubu KWR Knury, a także Filip Dobranowski, zawodnik wspomnianego klubu. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. I to wszystko w tej rozmowie Echo24. Dziękujemy również państwu za uwagę. Do zobaczenia.